Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy naszych przyjaciół przy telewizorach i zapraszamy do wspólnej katechezy naszej kropelki radości. Kochani, musimy wyrażać ciągle Panu Bogu wdzięczność, bo to słowo dziękuję winno towarzyszyć naszemu życiu. Podziękujemy teraz za to, że w sakramencie chrztu zostaliśmy Bożymi dziećmi i wyskaczemy radosną piosenkę. Dzieckiem Bożym jestem ja. Złóżcie ręce, przeżegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Kochani, przez cały rok odbywają się olimpiady, festiwale, zawody i sportowe, i zawody taneczne, znacie na pewno taniec z gwiazdami, potem jakieś festiwale piosenki w Opolu i w Sopocie i wszędzie. Także przez cały rok odbywają się zawody sportowe w piłce nożnej, gdzie przeżywają wszyscy niepokój. Kto wygra, prawda? Szczególnie oczywiście kibicujemy naszym drużynom. Także oczywiście występują różne zawody w dziedzinie teatru, w dziedzinie filmu. No każdy chciałby zabłysnąć i zostać w jakiś sposób odznaczonym. Może znacie też jakieś zawody, czy też konkursy, w których wy występowaliście? Powiedz. Konkursy skrzypcowe i kompozytorskie. Otrzymałeś jakąś nagrodę? No, znaczy w skrzypcowych 5. miejsce i 4. W kompozytorskich 2 pierwsze miejsca. No to pięknie. Kto z was jeszcze uczestniczył w jakichś zawodach? Ja w śpiewaniu i zająłem 1. miejsce. Aha, 4 razy. Ja kiedyś, jako będąc w waszym wieku, uczestniczyłem w konkursie recytatorskim i też otrzymałem 1. miejsce. Czytałem wtedy taką nowelkę Marii Konopnickiej. A ty? Właśnie chciałam powiedzieć o konkursach recytatorskich, ale nie zajęłam żadnego miejsca, ponieważ w nich nie uczestniczyłam. Nie przejmujcie się, kochani. Ważne jest to, co sami prezentujemy, choćbyśmy nawet w zawodach nie wygrali. Dlaczego o tym mówię? Że chciałbym wam powiedzieć o kobiecie, która nie występowała w jakichś zawodach artystycznych, ale występuje w zawodzie życiowym jako wielki człowiek i wielka kobieta. To Matka Boża. To właśnie Pan Jezus ją w szczególny sposób wyróżnia, bo ma zostać Jego Matką. Dlatego wspomnieliśmy sobie w naszych wcześniejszych katechezach, że jest niepokalanie poczętą. Nie może podlegać szatanowi ani na moment, dlatego że Pan Jezus zwycięży szatana. Niepokalanie poczęta to inaczej. Rodzi się, poczęta została już bez grzechu pierwszych ludzi. Od początku zaistnienia w brzuchu swojej mamy jest bez grzechu, także grzechu pierworodnego. I dlatego też wspominaliśmy sobie o tym, że z duszą i ciałem została wzięta do nieba, bo nie podlegała śmierci ani zepsuciu swojego ciała. Ale Matka Boża nie chce tylko i wyłącznie przebywać w niebie, bo o, jak pamiętacie, zostaje nam dana w testamencie Pana Jezusa, by była matką każdego człowieka. Te słowa Pana Jezusa skierowane do was, do nas. Niech ona będzie waszą matką, będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Mamy mamusię ziemską, a drugą mamą naszą jest Matka Boża. I zanim Matka Boża otrzymała to upoważnienie wielkie, by być matką każdego człowieka od Pana Jezusa, ten mandat, jakbyśmy nazwali, już wcześniej się troszczyła o ludzi. Przypomnijcie sobie takie wydarzenie na początku działalności publicznej Pana Jezusa. Są zaproszeni do Kany Galilejskiej. Co tam się dzieje? Pan Jezus zamienia wodę w wino. A na czyje życzenie to robi? Na Matki Bożej. No tak, oczywiście. Widzi, że brakuje wina. To był podstawowy płyn do picia.
I mówi, synu, wina nie mają. Jak będzie wyglądało, jeśli goście zorientują się, że czegoś brakuje? Niech mają radość z tego wesela. A potem także idzie za Panem Jezusem, by słuchać, co mówi, bo ona najpiękniej realizuje naukę Pana Jezusa. I dlatego też, kochani, Pan Jezus pragnie, aby ona była i matką, a także i naszą królową. Cieszymy się niezmiernie, kiedy król Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego, kiedy zagrażało nam niebezpieczeństwo wielkie, a obroniła się Częstochowa i Szwedzi nie zdobyli Częstochowy, klasztoru jasnogórskiego, we Lwowie ogłasza Matkę Bożą, królową naszego narodu, prawda? Król Jan Kazimierz. I Matka Boża jest nie tylko królową naszego narodu, ale także w niebie zostaje ukoronowana na królowę nieba i ziemi, całego świata. Więc każdy może powiedzieć do Matki Bożej, Ty jesteś naszą mamą i Ty jesteś naszą królową. Ale kochani, Matka Boża niczym nie przypomina królowej ziemskiej. Nigdy nie nosi korony, chociaż jej obrazy i figury są koronowane złotymi koronami. Ja się cieszyłem niezmiernie, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej został koronowany. W Gidlach figurka Matki Bożej jest ukoronowana złotą koroną, ale Matka Boża sama tej korony nie chce nosić, bo jej królowanie to służba swoim dzieciom. I tu jeszcze raz przypomnimy sobie te wydarzenia, kiedy Matka Boża podczas spotkania z Bernadetą Subiru, Bernadetką, mówi o odmawianiu różańca, żeby Bernadetka modliła się o pokój na świecie, żeby ludzie się nawracali. Ciągle zatroskana jest o nas. Także, kochani, Matka Boża na spotkaniu z dziećmi fatimskimi także mówi o tym, żeby ludzie nie obrażali jej syna grzechami, tylko żeby się nawracali. Ciągle zatroskana. Tu królowa, a tu właściwie spełnia misję służebną. Zatroskana o nas. I dlatego my w szczególny sposób będziemy dziękowali Matce Bożej za to, że dzięki królowi Janowi Kazimierzowi jest królową naszej polskiej ziemi. Tak pięknie o Matce Bożej, królowej Polski, pisał na obczyźnie wielki nasz poeta Jan Lechoń. Mówi, że obraz Matki Bożej jest w każdej chacie, i wiejskiej chacie, i na dworze, i w pałacu. Chociaż jest ubrana w perły i korony, to jednak ona zawsze chce służyć. I szczególnie podkreśla Jan Lechoń przywiązanie do Matki Bożej takim powiedzeniem, który w nią wierzy, choćby w nic nie wierzył. Są tacy ludzie, którzy uważają się za niewierzących, a jednak coś ich ciągnie do Matki Bożej. I tu, kochani, przypominam sobie, jak moja profesorka, pani Janowska, mówi do mnie, wiesz, Antek, mam kuzyna, który mówi do mnie, ciociu, ja nie wierzę. Ale każdego roku jedzie na Jasną Górę. I pani Janowska mówi, no czego tam szukasz, skoro nie wierzysz, ciociu? Tak mnie ciągnie Matka Boża. Jak sobie tam pójdę do kaplicy Matki Bożej, to jej powiem o wszystkich swoich problemach, kłopotach i wychodzę zupełnie odmieniony. To się uważa za niewierzącego, co się spełnia przez Panie Jana Lechonia, w którą ten wierzy, który w nic nie wierzy. A wiadomo, jak ktoś jest przywiązany do Matki Bożej, to do kogo ona prowadzi zawsze? Do Pana Boga. No jak najbardziej, do swojego Syna, do Pana Jezusa. I dlatego też nie dziwi nas, kochani, że te znaki obecności Matki Bożej są rozsiane po całej naszej polskiej ziemi. Oczywiście są wielkie sanktuaria, Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Gidle, Licheń. Ty wspomniałaś też o jednym sanktuarium. W Gierszwałcie. Tak, ale też jest masę kapliczek z figurami czy obrazami Matki Bożej, gdzie tam ludzie przychodzą szczególnie w maju i śpiewają litanie do Matki Bożej. Wyrazem miłości do Matki Bożej to jest kilkadziesiąt tych wezwań w litanii, prawda? Gdzie tam właściwie odnajdziemy każde wezwanie i każdą prośbę skierowaną do Matki Bożej. I starajcie się chętnie
niekoniecznie całą litanię odmawiać, ale w zależności od tego, co przeżywacie, wybrać sobie któryś z tych wezwań. Ja często się modlę: ucieczko grzeszników, módl się za nami. Wspomożycielko wiernych, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Kiedy mam różne momenty życia, żeby z Matką Bożą to wszystko przeżywać i z jej pomocą także się zmieniać i nawracać. Tego dziękujemy Matce Bożej, że chociaż jest z duszą i ciałem wzięta do nieba, to jednak chce być zawsze naszą matką, królową, która służy. Królową, która służy. I dlatego też takie jest piękne powiedzenie, że służyć Bogu to znaczy królować. My też możemy być dziećmi Matki Bożej, czyli królewnami czy królewiczami, ale jeśli będziemy służyli Panu Bogu i ludziom, tak Matka Boża, kiedy będziecie odmawiali chwalebną tajemnicę różańca, ukoronowanie Matki Bożej na Królewę Nieba i Ziemi, to szczególnie, kochani, zwróćcie uwagę na ten charakter Matki Bożej, że jej królowanie to służba. I proście o to, żebyście i wy umieli właśnie służyć drugiemu człowiekowi, szczególnie w roku Bożego Miłosierdzia, żeby to jakoś wychodziło z nas, by przez nas Matka Boża i Pan Jezus mogli pomagać innym ludziom. Złóżcie ładnie ręce i powiedzcie: Matko Boża, jak to dobrze, że jesteś królową całego świata i nieba, a także królową naszego narodu. Dziękujemy, że w różnych miejscach nazywanych sanktuariami jesteś obecna w obrazach i figurach, które ludzie ukoronowali złotymi koronami, ale nie po to, by tylko Cię podziwiać, ale by się z Tobą wiązać, Boża Matko, żebyśmy z Tobą jako Twoje dzieci przeżywali wszystkie tajemnice świętego różańca, a szczególnie tajemnice bolesne, byśmy tak jak Ty nigdy od Pana Jezusa nie odeszli. O to Cię prosimy, Boża Matko. Powstańcie i szczególnie postarajcie się, jak Wam się uda, w okresie wolnym od zajęć poprosić rodziców, aby odwiedzić jakieś najbliższe sanktuarium i tam przy obrazie Matki Bożej, który jest strzelony, czy przy figurze, podziękować, że jest naszą matką i naszą królową, która służy każdemu człowiekowi. Poproście o to Matkę Bożą. I kochani, wyśpiewajmy Matce Bożej piosenkę, gdzie prosimy, żeby zawsze była przy nas i z nami przeżywała wszystkie momenty naszego życia. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, wdzięcznym sercem dziś ku Tobie znoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie każdy dzień. Dziękuję Wam bardzo i pozdrowimy naszych kolegów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I koleżanki drogie, zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia w kolejnej kropelce radości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo, bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich naszych najmłodszych widzów w Kropelce Radości. Oczywiście bardzo dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi i naszym kropelkowym przyjaciołom za poprowadzenie dzisiejszej katechezy w Kropelce Radości. A przed nami druga część, nasz konkurs z nagrodami. Ci, którzy są z nami stale, to doskonale wiedzą, o co w naszym konkursie chodzi. Chodzi o to, aby prawidłowo odpowiedzieć na pytania, które wam zadamy. Przypominam numery telefonów do naszego studia, bo najpierw trzeba wybrać numer telefonu, dodzwonić się do Telewizji Trwam, a później dokonać wyboru konkursowego pytania. 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa, dwa numery telefonów dla zagranicy, 56 657 0013 i 56 657 0014. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Z niecierpliwością czekam na wasze telefony. Oto nagroda, którą przygotowaliśmy dla tych, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe pytania. Książka pani Małgosi Cudnej, Wakacyjna przygoda, wydawnictwo sióstr Loretanek. Ta książka powędruje do tych wszystkich, którzy dzisiaj prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe pytania. A dla wszystkich zwycięzców, dla bohaterów naszej dzisiejszej audycji przygotowaliśmy specjalnego maila i bardzo prosimy, aby pod ten adres mailowy wysłać swoje dane teleadresowe, abyśmy mogli jak najszybciej do was nagrody wysłać pocztą. Kropelka małpa tv-trwam.pl. Podczas trwania naszego programu niejednokrotnie ten adres mailowy będzie wyświetlał się na ekranach waszych telewizorów, a was bardzo gorąco proszę o to, aby to były dane kompletne. Imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego i nazwa miejscowości, w której znajduje się poczta. Nie zapomnijcie także napisać numeru telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Wiem, że już ktoś do nas próbuje się dodzwonić, ale jeszcze zobaczmy, jak wygląda nasza dzisiejsza krzyżówka. Bardzo proszę, przygotowaliśmy dzisiaj krzyżówkę klasyczną. 15 konkursowych pytań. Pierwsze znajduje się na samej górze. Hasło 15 na samym dole. Wszystkie konkursowe pytania i ich rozwiązania wpisujemy w pozycji poziomej. Natomiast, tak jak to bywa w Kropelce Radości, na polach szarych nawlekamy literki igłą z nitką i idąc od samej góry aż do samego dołu, rozwiążemy główne hasło naszej dzisiejszej krzyżówki. Będziemy mogli to uczynić na zakończenie naszego programu, jeżeli będziemy znali już wszystkie literki i je spokojnie nawleczemy. Ale jeżeli ktoś będzie już myślał, że zna prawidłową odpowiedź, to w trakcie trwania naszego programu może pokusić się również i o to, aby rozszyfrować główne hasło naszej krzyżówki, do którego przyporządkowana jest specjalna nagroda, Pismo Święte dla dzieci, przygotowane przez księdza biskupa Antoniego Długosza. Już trochę się nagadałem, a zatem z wielką radością odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Dominika. Dominiczko, skąd do nas dzwonisz? Dominika. Ale skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Ze Stoku Lackiego. Ile masz lat, Dominiko? Ze Stoku Lackiego. Dominiko, ile masz lat? Dominiko, 8. Prośba do ciebie bardzo 8. Gorąca. Przyłóż mocno słuchawkę telefonu do swojego ucha i słuchaj tylko i wyłącznie tego, co dzieje się w słuchawce telefonu. Nie słuchaj tego, co się dzieje w telewizorze, dobrze? Dominiko, dobrze? No niestety. Tak. No właśnie. Tylko dobrze. No tego, co się dzieje w słuchawce telefonu. Dominiko, oto nasza krzyżówka. Bardzo proszę. Wszystkie pola są wolne. Od jedynki do piętnastki. Czekam na twoją decyzję. Jedynka. Zaznaczamy hasło numer jeden, bardzo krótkie hasło składające się z czterech liter. Raz, dwa, trzy, cztery. Przypomnę, że rozpoczynamy wpisywanie od pola ciemniejszego i idziemy w tę stronę, tak jak piszemy normalnie literki w naszych zeszytach. Dominiko, słuchaj uważnie. Oto konkursowe pytanie. Na przykład cukrowa.
Wata. Próbujemy. Tak jest, Dominiko, to jest wata, dla ciebie te fanfary i dla ciebie także nasze gratulacje, bo jest to bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź i tym samym jesteś pierwszą zwyciężczynią w dzisiejszej kropelce radości. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz, Dominiczko? Radio Maryję. Mhm. I całą rodzinę. A ta cała twoja rodzina to kto? Masz rodzeństwo? Jula. Aha, to twoja siostrzyczka? Tak. Jest starsza od ciebie czy młodsza? Starsza. Starsza. Czyli pozdrów także całą swoją rodzinkę od telewizji Trwam, dobrze? Dobrze. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy tobie, Dominiczko. Czekam na twój adres. kropelka@tv-trwam.pl i nagroda do ciebie po frunie pocztą. Wakacyjna przygoda, książka wydawnictwa Sióstr Loretanek. Autorem tej książki jest pani Małgorzata Cudny. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest po drugiej stronie? Jak masz na imię? Franek. Witam ciebie, Franiu. Pozdrawiam. Co dobrego u ciebie? Jak się dzisiejszy dzień zapowiada? Dobrze. Co będziesz robić dzisiaj? Masz jakieś plany, Franiu? Jeszcze nie wiem. No to tak pomyśl solidnie, aby nie zmarnować tego dnia. Oto nasza krzyżówka, Franiu. Jedynka rozwiązana, czyli od dwójki idziemy do piętnastki. Masz już jakiś upatrzony swój numer? Czwórka. Czwórkę. Idziemy do hasła numer 4. Jeszcze krótsze, składające się z 3 liter. Widzę, że najpierw te krótsze hasła wypatrujecie w naszej krzyżówce. Tak już od paru tygodni ta tendencja wam towarzyszy. Jesteś gotowy, Franiu? Tak. Uwaga, uwaga, Franiu. Słuchaj uważnie. Na przykład wgłębienie między jezdnią a polem. Dół. Albo inaczej? Przy drodze mamy co? Doły, czy inaczej mówimy na te wykopy? Rów. No próbujemy. Tak jest, ale zarówno dół pasował, jeżeli chodzi o liczbę liter i także rów. Chodziło nam bardziej o rów, który znajduje się na przykład pomiędzy jezdnią i polem. Franiu, bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Gratulacje dla ciebie i czekam na twoje pozdrowienia. Pozdrawiam mamę, tatę, babcię, drugą babcię, dziadka, drugiego dziadka, prababcię, drugą prababcię, pradziadka i telewizję Trwam. Dziękuję także, że o nas pamiętałeś w swoich pozdrowieniach. Tobie życzę dobrego dnia i dobrych pomysłów, Franiu, na dzisiejsze popołudnie. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Dziękujemy Franiowi. Oczywiście zwyciężył, a zatem nagrodę wysyłamy do ciebie pocztą, Franiu. Wakacyjna przygoda. Czekam na twoje dane. kropelka@tv-trwam.pl. Halo, halo. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Wiktoria. Wiktoria, ile masz lat? 12. Oto nasza krzyżówka, bardzo proszę. Wiktorka, znamy jedynkę i znamy czwórkę. Jaka jest twoja decyzja? Jaki numer wybierasz? 15. 15 w tym miejscu, 4 litery. Uwaga, uwaga, konkursowe pytanie brzmi następująco. Do smarowania, na przykład, gdy boli kolano. Maść. Próbujemy. Tak jest, to jest maść. Bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Kogo pozdrawiasz? Całą rodzinę telewizji Trwam i Radio Maryja. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy również i ciebie. Dobrego dnia życzymy. Nagrodę także chcemy wysłać pocztą. kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę także tych wszystkich, którzy nas oglądają, abyśmy jednak dali szansę dzieciom nieco młodszym, tak może do 10 roku życia, dlatego że również pod tę kategorię wiekową są mniej więcej przygotowane pytania w naszej krzyżówce. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo, halo. Szczęść
Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Faustynka. Skąd do nas dzwonisz, Faustynko? Dzwonię z Działdowa. Ile masz lat? Mam 9 lat. Co tam w Działdowie za oknem twojego domku słychać? Jaka jest pogoda dzisiaj u ciebie? No trochę deszczowa, no i czasem pada. Mhm, no widzisz. Czyli w tą wakacyjną taką pogodę w tym roku mamy taką trochę w kratkę, co? Tak. No ale cóż zrobić? Dobrze, że chociaż są te wakacje, prawda? Tak. Oto nasza krzyżówka, Faustynko. Jedynka, czwórka i piętnastka to hasła zajęte. A zatem? Poproszę dziewiątkę. Dziewiątkę, hasło numer 9. W tym miejscu liczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteś gotowa? Faustynko, uwaga, uwaga. Pytanie numer 9. Łyżwy z kółkami. Wrotki. Popatrz na liczbę literek. Rolki. Próbujemy. Tak, jest bardzo dobra odpowiedź. Zawsze warto przeliczyć sobie te literki. Na początku je liczymy i zobaczyć, czy to hasło, które nam gdzieś zaświtało w głowie, czy przyszło do głowy, czy pasuje liczbom literek. Oczywiście rolki to prawidłowa odpowiedź. Kogo pozdrawiasz, Faustynko? Pozdrawiam mamę, tatę, Radio Maryja, Telewizję Trwam, mojego braciszka, który ma jutro imieniny. O, no, o. No i pozdrawiam moich, no i moich kuzynów pozdrawiam. No aha. I pozdrawiam jeszcze siostrę Donatę, Franciszkankę z Warszawy. No i wszystkich na świecie. O proszę, cały świat, ogromne masz serce, bo chcesz z nim zmieścić cały świat. A czego życzymy twojemu braciszkowi na imieninę, Faustynko? Braciszek się nazywa Maksymilian i życzę mu dużo zdrowia. Świetnie. To proszę ciebie, abyś także w sposób szczególny jutro, w tym dniu imienin Maksymiliana, także od Telewizji Trwam, bardzo gorąco pozdrowiła. Dobrze? Dobrze. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się dzielnie. Pozdrawiam całe Działdowo. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Oczywiście, Faustynko, także do ciebie nagroda zostanie dostarczona pocztą. Czekam tylko na twój adres. Wyślij go mailem kropelka@tv-trwam.pl. Kropelka radości. Bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Błażej. Skąd do nas dzwonisz, Błażeju? Tętna. Oto nasza krzyżówka, Błażeju. Jedynka, czwórka, dziewiątka, piętnastka to pola zajęte. Pozostałe są wolne. A zatem? Jedenastkę. Pytanie numer 11. Bardzo króciutkie, trzyliterowe. Raz, dwa, trzy. I brzmi ono następująco. Słuchaj uważnie. Unosi się nad ogniskiem. Wiem. Próbujemy. Tak jest, to jest dym. Błażeju, bardzo dobra odpowiedź. Fanfary dla ciebie, gratulacje dla ciebie. A jeżeli już rozpaliliśmy to ognisko, to co na nim możemy zrobić? Co? Kiełbasę. Oczywiście, lubisz taką kiełbasę z ogniska? Mhm. No właśnie, miałeś okazję podczas tegorocznych wakacji zjeść taką kiełbaskę dobrą z ogniska? Na grillu. A na grillu, ale ona smakuje podobnie, więc trochę ci zazdroszczę, bo ja jeszcze nie zdążyłem. Może w najbliższym czasie uda mi się sięgnąć po takie rarytasy. Kogo chciałbyś pozdrowić, Błażeju? Mamę, babcię, ciocię, dwie kuzynki, Telewizję Trwam, trzech kuzynów. Mhm. I to wszystko. I to wszystko. Tobie życzę dobrego dnia. Masz jakieś szczególne plany? Już wiesz, co będziesz dzisiaj robić? Mm-mm. Jeszcze nie. No ale życzę dobrych pomysłów. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pozdrawiam Ciebie, Bożeju, serdecznie. Nagrodę do Ciebie także wysyłamy pocztą. kropelka@tv-trwam.pl. Książka Pani Małgorzaty Cudnej. Wakacyjna przygoda. Bardzo proszę. Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kto jest z nami? Mariusz. Witam Ciebie, Mariuszu. Skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy.
Pozdrawiam naszą stolicę, Warszawę, pozdrawiam ciebie. Tobie oczywiście szczęścia życzę. Ile masz lat? 10. 10. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Mariuszu, 1, 4, 9, 11, 15 są już rozwiązane. Pozostałe pytania są wolne. Widzisz krzyżówkę na ekranie swojego telewizora, a zatem decyduj. Trójkę. Trójkę. Powracamy do górnej części naszej krzyżówki. Liczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Możemy rozpocząć? Tak. Uwaga, uwaga, Mariuszu. Pytanie numer trzy brzmi następująco. Worek do spania na przykład pod namiotem. Worek służy do spania na przykład pod namiotem. Śpiwór. Próbujemy. Tak jest, to jest śpiwór. Kiedy wybieramy się pod namiot, koniecznie musimy pamiętać, aby śpiwór zabrać ze sobą, abyśmy mogli się wyspać w dobrej atmosferze. Kogo pozdrawiasz, Mariusz? Mamę, która jest przy mnie, tatę, który wyjechał, bo pracuje, i moje koleżanki i kolegów ze szkoły, całą moją parafię i moich kolegów ministrantów, bo sam jestem ministrantem, księży z parafii. Mariuszu, słuchają nas także twoi koledzy, którzy nie są ministrantami. Co byś im powiedział? Dlaczego warto być ministrantem? No bo służysz przy Panu Bogu i się tak ja czuję, jakbym Pan Jezus mnie przytulał bardziej. Świetnie, czyli zapraszamy wszystkich, także chłopców, aby byli ministrantami, prawda? Tak. Bardzo dziękuję, Mariuszu. Pozdrawiam ciebie, wszystkiego dobrego życzę. Oczywiście nagrodę do ciebie wysyłamy pocztą, kropelka, małpa, tv-trwam.pl. Pod tym adresem mailowym oczekuję na twoje dane adresowe. Książka wakacyjna przygoda autorstwa pani Małgorzaty Cudnej, wydawnictwo sióstr Loretanek w Warszawie. A przed nami kolejna osoba. Bardzo proszę, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witam? Jestem Dominik Skorocki i telefonuję z Kościana. Jak masz na imię, bo nie usłyszałem? Dominik Skorocki. A, Dominik. Dominiku, witam ciebie, pozdrawiam. My już kiedyś rozmawialiśmy, prawda, w Kropelce Radości? Chyba nie. Pierwszy raz? Dwójka. A, widzisz, no to tym bardziej tobie życzę dzisiaj szczęścia i powodzenia. Bardzo proszę, oto nasza krzyżówka. Dominiku, 1, 4, 9, 11 i 15 to pola zajęte. Te, w których nie ma literek, są polami wolnymi, więc czekam na twój wybór. Wybieram dwójkę. Dwójka. Zaznaczamy hasło numer 2. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z 7 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Mogę czytać pytanie? Tak. Masz tremę? Proszę? Czy masz tremę, Dominiku? Trochę tak. Taką malutką, co? Słuchaj uważnie. Z okładką i literami lub obrazkami w środku. Książka? Pytasz się mnie, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Odpowiedź książka. Próbujemy, Dominiku. To jest książka. Tak jest. Kogo chciałbyś pozdrowić, Dominiku? Chciałbym pozdrowić mojego dziadka, który ma złamaną nogę, moją mamę, moje rodzeństwo, jego tatę i cały świat. I Radio Maryja. Dzięki. Dominiku, masz braciszka, siostrzyczkę? Jednego brata i trzy siostry. To kto jest najstarszy u was? Moja najstarsza siostra Marysia. Po Marysi kto jest? Ja. Potem? Moja siostra Weronika, a później Felicyta, a później mój najmłodszy brat Paweł, który będzie miał rok. A mam takie pytanie na twoje ucho. Kto najwięcej rozrabia z was? Ja. Ty, Dominiku?
No to się trochę popraw. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam całą twoją rodzinkę. Pozdrawiam twoje rodzeństwo. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Nagrodę do ciebie wysyłamy pocztą. Wakacyjna przygoda. Ja czekam na twoje dane do korespondencji. Wyślij je mailem kropelka@tv-trwam.pl. Halo, halo. Telewizja Trwam. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest po drugiej stronie? Martynka. Skąd dzwonisz, Martynko? Ozorkowa. Cały Ozorków pozdrawiam. Witam ciebie w naszym konkursowym, w naszej konkursowej kropelce radości. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Jedynka. Te są zajęte już, Martynko. Aha, to dwunastka. A, dwunastka. Dwunastka jest wolna. Bardzo proszę. Tutaj jest dwunastka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z siedmiu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Mogę czytać pytanie? Tak. Słuchaj uważnie. Na nich liście i owoce na drzewie. Drzewo. No, na drzewie to już jest. A w tym drzewie liście i te owoce są jeszcze na czymś? Na gałęzi. No, czyli to są. Gałąź. A liczba mnoga? Gałęzie. Próbujemy. Chodziło nam oczywiście o gałęzie. Czasami trochę się niecierpliwymi, że jakieś pyszne owoce są na zbyt wysokich gałęziach i po prostu nie możemy zerwać. Masz jakieś takie swoje ulubione, Martynko, owoce? Tak, mandarynki. Mandarynki, no właśnie, lubisz mandarynki. Są różnego rodzaju gusta, ktoś woli pomarańcze, ktoś jabłka, jeszcze i gruszki, ale musimy pamiętać o tym, że owoce są bardzo, bardzo mocne. Zdrowe. Mhm. No i najlepiej jakby były słodkie jeszcze, to mi pan dźwiękowiec podpowiada, widocznie lubi bardzo słodkie owoce. Dziękuję ślicznie, Martynko. Gratuluję tobie prawidłowej odpowiedzi. Za chwilę powracamy do kropelki radości, ale przecież to radosny czas, wakacyjny czas, a zatem dla was także dedykacja muzyczna.
Trwa kropelka radości. Kochani przyjaciele, rozwiązujemy naszą krzyżówkę. Za chwilę odbiorę telefon, ale chciałbym Was już zaprosić na nasze wrześniowe, regionalne spotkania podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Szczegółowe informacje podajemy na antenie Radia Maryja, ale przypomnę, że 11 września w niedzielę spotykamy się w Bardzie Śląskim, w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w diecezji świdnickiej. Natomiast 25 września spotykamy się w Świnoujściu i jeszcze także po drodze, kochani przyjaciele, 18 będziemy mieli nasze spotkanie w Katowicach. Te bliższe informacje także we wrześniowym wydaniu Kropelki Radości w miesięczniku w naszej rodzinie, a także w komunikatach na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Kogo witam, kogo pozdrawiam? Kto jest z nami? Ola z Płocka. Witam Ciebie, Olu. Tydzień temu chyba nie udało się Tobie dodzwonić. Czy udało? Chyba nie. No właśnie, czyli już trochę czasu minęło, ale pamiętam, że jest taka Ola... Byliśmy na wczasach. A, na wczasach. Gdzie byłaś na tych wczasach? W Karwi. W Karwi. Wiesz, to niedaleko mojej miejscowości, bo ja mam swój rodzinny dom we Władysławowie. Urodziłem się w Gdyni, a Karwia jest niedaleko Władysławowa, czyli te wszystkie nadmorskie klimaty są mi doskonale znane. Mam nadzieję, że lubisz morze, co? Tak. No właśnie. Pogoda chyba w kratkę była, co? Słucham? Pogoda w kratkę chyba była, co? No, tylko w piątek. Tylko w piątek. No to i tak bardzo dobrze. Olu, oto nasza krzyżówka. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziesiątka, trzynastka i czternastka. To są te pytania, które są jeszcze przez nas do rozwiązania. Piątkę. Piątkę. Zaznaczamy hasło numer 5. Liczymy, Olu, literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jesteś gotowa? Tak. Słuchaj uważnie. Po zamknięciu drzwi bierzemy je ze sobą. Klucze. Próbujemy. Tak jest, Olu. To są klucze. Trzeba zamknąć drzwi, schować klucze, żeby nasze mieszkanie... Mogę powiedzieć główne hasło? No nie żartuj. Już znasz główne hasło naszej krzyżówki? Znam. Próbuj. Wspólna przygoda. Wpisujemy. Trochę to trwa, jak widzisz, Olu, bo musimy przeskoczyć przez wszystkie pola. Tak jest, te główne fanfary zabrzmiały, Olu, dla Ciebie. Rozwiązałaś główne hasło w naszej dzisiejszej krzyżówce. Jest to wspólna przygoda. Tak jest, bo wakacje są także taką możliwością, abyśmy wybrali się z drugimi na taką wspólną wakacyjną przygodę. Olu, gratulacje dla Ciebie. Tym samym pomogłaś pozostałym osobom, które będą dzwonić do naszego programu, dlatego że w swoich konkursowych odpowiedziach mają już przynajmniej jedno koło ratunkowe, czyli jedną rozwiązaną literkę, a to zawsze już jest jakieś ułatwienie. Olu, kogo pozdrawiasz? Rodziców, brata Jasia, babcie i dziadków, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Olu, bardzo dziękuję. Jakie masz plany na dzisiaj? Będę się bawić. Będziesz się bawić. A co tam w garnkach się gotuje? Wiesz już, co będzie na obiad? Będzie pizza. Pizza będzie. Miam, miam, smacznego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Ciebie, Olu. Pozdrawiam także cały piękny Płock. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Czekam na Twoje dane adresowe. Wysyłamy do Ciebie nagrodę pocztą. Kropelka małpa tv-trwam.pl. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Martyna Redman z Barwałdu Górnego koło Badyjc Kalwary Żydowskiej. Świetnie, Martynko. Cieszę się. My to już się znamy jak dwa stare łyse konie, nie? Już tyle wspólnych spotkań mieliśmy w różnych częściach Polski, ale także i w modlitwach wieczornych dzieci w Kropelce Radości. Doskonale wiem, że zasady są Ci znane. Wskakujemy do krzyżówki. Popatrz, co tu się dzieje. Co nam zostało? Szóstka, siódemka, ósemka, dziesiątka, trzynastka i czternastka. Czternastka.
czternastkę idziemy tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem liter. Z tym, że pamiętaj, że masz jedną podpowiedź. Trzecią literką jest półgłoska D. Możemy? Tak. Uwaga, uwaga. Mama, tata, dzieci i dziadkowie. To? Rodzina. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź. To jest rodzina. Nie ma jak w rodzinie. Martynko, kogo pozdrawiasz? Karolina Hyc, Anię i Madzię z Bogdanówki, mamę, tatę, babcię, dziadka, kuzynki Kasię, Olę, kuzyna Mateusza, całą rodzinę Radio Maria i Telewizję Trwam i księdza prowadzącego. Dzięki, Martynko. A ta Karolinka to chyba ktoś nowy, jakaś nowa twoja koleżanka. Do tej pory Karolinki nie pozdrawiałaś. Tak, nowa. Kiedy poznałaś Karolinkę? Jak była u Ani. Aha, czyli masz nową koleżankę, czyli pozdrawiamy także Karolinkę. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam ciebie, Martynko, wszystkiego dobrego. Ty wiesz już o tym doskonale, że trzeba wysłać swój adres mailem kropelka@tvmyślnik.trwam.pl, a my do siebie nagrodę wyślemy pocztą. Kropelka radości, bardzo proszę. Halo? Halo, halo. Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Mateusz. Witam ciebie, Mateuszku. Ile masz lat? 6. Skąd do nas dzwonisz? Skąd do nas dzwonisz, Mateuszu? Z Nieporętu. Oto nasza krzyżówka. Została nam szóstka, siódemka, ósemka, dziesiątka i trzynastka. Czekam na twoją decyzję, Mateuszu. Ósemka. Zaznaczamy hasło numer 8, liczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pamiętaj, że rozpoczyna się prawidłowa odpowiedź od spółgłoski P, którą poznałeś dzięki Oli, która rozszyfrowała główne hasło naszej krzyżówki. Jesteś gotowy? Tak. Pytanie numer 8. Słuchaj uważnie. Roślina, która parzy. Pokrzywa. Próbujemy. No właśnie, nie daj Panie Boże, jak się zagapimy i gdzieś podczas tych naszych wakacyjnych przygód wpadniemy, czy wejdziemy w pokrzywy, to nawet czasami takie bąble na nogach mamy, bo pokrzywa potrafi tak solidnie poparzyć. Mateuszu, kogo pozdrawiasz? Sandra, mama i tatusia. Dziękuję ślicznie. I babcie ślicznie. I dziadka. I babcie i dziadka. Dołączam się do tych pozdrowień. Wszystkiego dobrego Tobie życzę. Czekam na twój adres kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Nagrodę do ciebie wysyłamy pocztą, odbierzemy telefon. Proszę bardzo, kropelka radości, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Jakub. Kuba, skąd dzwonisz? Z Pruszcza Gdańskiego. Pruszcz Gdański. No to już tak niedaleko, pomiędzy Toruniem i Gdańskiem znajduje się Pruszcz Gdański. Bliżej Gdańska oczywiście. Co dobrego u ciebie? Jak mija dzień? Wszystko dobrze. Właśnie będziemy niedawno do ciebie jechać. Za chwilę do dziadka i do babci. Aha, czyli takie rodzinne odwiedzinki się szykują, co? No, tak. Babcia na pewno coś pysznego przygotuje do jedzenia, co? No. No tak, zawsze babcia czeka na swoje kochane wnuki. Oto nasza krzyżówka, Kubuś. Została nam szóstka, siódemka, dziesiątka i trzynastka. Czekam na twój wybór. Dziesiątka. Dziesiątka, hasło numer 10. Dosyć długie hasło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Pamiętaj, że masz tutaj spółgłoskę Z, jak będziesz wpisywał w swojej pamięci literki. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Na przykład łódzkie, kujawsko-pomorskie lub śląskie. No i twoje oczywiście pomorskie. Co to jest? Województwo. Próbujemy.
Dokładnie tak, Kuba. To jest województwo. Bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Kogo pozdrawiasz? Tatę, mamę, księdza prowadzącego, babcię, dziadka, ciocię Kazię, wujka Mieszka i całą moją rodzinę. Pozdrawiam także cały Pruszcz Gdański. Proszę Ciebie, abyś także swoich kolegów i koleżanki pozdrowił od telewizji Trwam. Dobrze? Dobrze. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Kuba. Dobrego dnia Tobie życzę. No i oczywiście babcie i dziadka pozdrów, bo przecież z odwiedzinami do nich jedziecie. Dobrze. Trzymaj się dzielnie. Dzięki ogromne. Nagrodę do Ciebie wysyłamy pocztą. Wakacyjna przygoda, książka pani Małgorzaty Cudnej. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Hubert Dant. Witam Ciebie, Huberciku. Skąd do nas dzwonisz? Z Przemysłowa jest znów. O tej samej godzinie. O, widzisz, tydzień temu rozmawialiśmy, prawda? Tak. I ci się udało tej samej godzinie dodzwonić? Bo ja mam wiele krzyżówek. Mam chociaż dwie. Trudną i łatwą. Ale ja też mam krzyżówkę, więc czyje rozwiązujemy dzisiaj? Twoje czy moje? Wspólnie. A wspólnie, no dobrze. Wskakujemy do naszej krzyżówki, najpierw tej kropelkowej. Hubercie, mamy szóstkę, siódemkę albo trzynastkę. Jaki numer wybierasz? Trzynastka. Bardzo proszę, hasło numer 13. Czytam konkursowe pytanie. Pamiętaj, że masz tutaj samogłoskę O w samym środku prawidłowej odpowiedzi. Uwaga, uwaga. Po nim smugi na niebie. Od czego biorą się smugi na niebie? Samolot. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, jeżeli samolot przeleci, to na niebie pozostają takie smugi, które możemy obserwować z ziemi. Kogo chciałbyś pozdrowić, Hubercie? Wszystkich, którzy niedawno dzwoniłem. Aha, dobrze. Czyli tych wszystkich, którzy niedawno dzwonili, bardzo gorąco pozdrawiamy. Ciebie także. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Wszystkich nawet i wszystkich babci, dziadków, rodziców, kuzynów i ciocię, i wujków, i ciocię przez stole i całą rodzinę. Całą rodzinkę. Pozdrawiam całą twoją rodzinkę. Wszystkiego dobrego, Hubercie. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Wysyłamy do ciebie nagrodę pocztą i odbieramy kolejne telefony, bo jeszcze dwa pytania nam pozostały do rozwiązania, a czasu pozostało już naprawdę niewiele. Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Madzia. Skąd dzwonisz, Madziu? Z Torunia. A, nasza sąsiadka. No to mogłaś przejść do naszego studia i rozwiązać to pytanie. Może byłoby było prościej. Ile masz lat, Madziu? 6. A to nasza krzyżówka. Madziu. Pozostała nam szóstka i pozostała nam siódemka. Co wybierasz? Siódemkę. Zaznaczamy hasło numer 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem liter. Pamiętaj, że w tym miejscu masz także samogłoskę A. Jesteś gotowa? Tak. Osoba naprawiająca samochody. Mechanik. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście to jest pan mechanik. Jeżeli samochód się nam zepsuje, udajemy się do pana mechanika, aby pomógł uporać się nam z tą usterką. Kogo chciałabyś pozdrowić, Madziu? Babcię, tatę, mamę. I moje dwie siostry. Starsze czy młodsze? Jedna starsza, druga młodsza. Ta starsza jak ma na imię? A ta młodsza? Marta. Czyli także swoje siostry pozdrów od nas, od telewizji Trwam. Oczywiście ciebie i całą twoją rodzinę pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Madziu. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Nie przyjdź kiedyś do naszego studia, to sobie porozmawiamy. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Dzień dobry. Dwa bobry. No mam, wreszcie kogoś złapałem przy ostatnim telefonie. Jak sobie mówimy w telewizji Trwam, w kropelce radości? Nie dzień dobry, tylko...
No. Szczęść Boże. No, szczęść Boże, tak sobie mówimy. Oczywiście, a każdemu, kto mi płata figle i mówi dzień dobry, ja odpowiadam zawsze dwa bobry. Jak masz na imię? Natalia. Natalko, skąd do nas dzwonisz? Z Płocka. Z Płocka. Wskakujemy do naszej krzyżówki, Natalko. Pozostało nam jedno konkursowe pytanie, numer 6. Pamiętaj o spółgłosce N, która znajduje się w trzecim polu. I czytam pytanie. Uwaga, uwaga. Zgubił go Kopciuszek, wybiegając z balu. Partofelek. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź. I później, co się działo w tej bajce, pamiętasz, Natalio? Ten Kopciuszek zgubił ten pantofelek, kiedy wybiegał z tego balu. I potem, co się wydarzyło? No, Natalio? Nie wiem. To radzę tobie sięgnąć. Nie opowiem ci tej bajki do końca, bo ona jest bardzo interesująca i ciekawa, ale poproś swoich rodziców także, abyś mogła sięgnąć po Kopciuszka i tam doczytać. Następnym razem, jak się do nas dodzwonisz, to mi powiesz, jak się ta bajka zakończyła, dobrze? Natalio, kogo chciałabyś pozdrowić? Mamę, tatę. Mamę. Bardzo dziękuję, Natalio. Pozdrawiam. Niestety telewizor trochę przeszkadza w naszej rozmowie. To także ważna zasada, abyśmy potrafili wyciszyć telewizor w momencie, kiedy dodzwonimy się do telewizji Trwam. Kochani nasi przyjaciele, wszystkie konkursowe pytania zostały przez nas rozwiązane. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Nasz dzisiejszy program dobiega końca. Przypominam o konieczności wysłania swoich adresów. kropelka@tv-trwam.pl. Jeżeli ktoś nie ma możliwości skorzystania z drogi elektronicznej, z internetu, może dzwonić od poniedziałku do piątku, od 9 do 16 do sekretariatu telewizji Trwam 56 610 72 58. A Wam życzę dobrego dzisiejszego dnia, wakacyjnego dnia, smacznego obiadu i mówimy sobie do miłego spotkania za tydzień w Kropelce Radości. Zostańcie z Bogiem.